Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie Piu, piu, piu w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. I co, proszę Państwa, kolejny dzień i wymyślaj śmieszne rzeczy. Się zastanawiam, czy Państwo czasem myślą sobie, ile ja jeszcze tak pociągnę. Przecież to jest dzień w dzień, tydzień w tydzień, 5 razy w tygodniu. Niby w specjalistach mam gościa, ale proszę Państwa, powiem Państwu szczerze. Ci goście, oni przychodzą i mówią, no i panie Kożuszku, o czym rozmawiamy? To ja muszę wiedzieć. I niby można powiedzieć, wiadomo, że... Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja. Ale mi tak jest ciężko, proszę Państwa. Czasem chodzę cały dzień przez 8 godzin i tak pod nosem mruczę. Jestem niedostępny dla otoczenia. Mówię, Tusku, 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 ty... Tusku, 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 ty chytru... Nie, to słabe. Donald, Tusku... I potem, proszę Państwa, po tych 8 godzinach idę do konkubentki i mówię, dobra, słuchaj, wymyśliłem o tym Tusku, że to będzie tak i tak, tłumaczę jej. A ona mówi, no, może być. A ja mówię, Boże, dziewczyno, ona może być, to się nie jedna kariera wykoprytnęła. To musi być lepsze niż może być, ty sobie nie zdajesz sobie sprawy. A potem, proszę Państwa, co się dzieje? Wchodzę na swojego Twittera i ktoś pisze do mnie tak. Program robi pan fajny, jest ekspresja, ironia, poczucie humoru. W pana TT nie ma nic takiego. Duży zawód. Słabe. Ludzie, to jeszcze na Twitterze mam być zabawny? Proszę Państwa, to jest generalnie bardzo słabo możliwe. Ale jest jedna rzecz w tym wymyślaniu całym, proszę Państwa, która mnie pociesza. Że tak naprawdę, jak sobie człowiek o tym pomyśli, to ja wcale tego nie muszę wymyślać. Bo jak mówi znany autor kanału YouTube'owego Historia, dzieje się na naszych oczach. I zawsze, kiedy ja jestem w pełnej desperacji, to zawsze rzucone mi jest koło ratunkowe. Na przykład w postaci niespodziewanego, proszę Państwa, powrotu na polską scenę polityczną. Zobaczmy. Ja mówię tylko o propozycjach, które w ciągu ostatnich miesięcy padają. One są raczej propozycjami bardzo socjalnymi, które mogą zniechęcać liberalny elektorat od 1 do 2 milionów osób. Sam jestem liberałem i też czuję się taki trochę zakłopotany, bo nie ma tej oferty i co więcej, jestem trochę wkurzony na tą debatę publiczną i nie mam zamiaru stać z boku. Chcę się bardziej zaangażować w debatę publiczną w trakcie kampanii wyborczej. A może to jest za mało? Może nie tylko pan powinien recenzować, ale może pan powinien znowu wejść do gry? Na pewno nie ma sensu recenzowanie. Ważne są oferty programowe, które są... Bo no to niech pan coś zaproponuje. Panie Ryszardzie, ktoś może powiedzieć, on mądrze sobie, on się wymądrza, niech zaproponuje, niech powstanie jakaś nowa, nowoczesna 2.0. Nie wie pan, nie trzeba zaczynać od powstawania partii politycznej, ale będę w najbliższych tygodniach proponował rozwiązania dla Polski, które pokazują, jak poszczególne problemy rozwiązać. Oj, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, mocny towar. Bogdan Rymanowski bardzo mi się podobał w tej... Niech pan wejdź, panie Ryszardzie, niech... Przecież to jest tak złośliwe, można powiedzieć, że tylko... Jezus Maria! A jej, ale go otłukują dzisiaj, co się dzieje? Proszę Państwa, kto czeka na ofertę programową, to są podobno 2 miliony ludzi, Ryszarda Petru, to wiadomo. Tą sprawę z posłem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. Ale proszę Państwa, skoro mówimy o Ryszardzie Petru, trochę zapomnianej gwieździe tego programu, to przypomnijmy, co on wnosi do debaty publicznej w Polsce. Taka krótka, proszę Państwa, sklejka. Zobaczmy. Za mało mogłoby być wyżej. To jest takie pączkowanie. To w ten sposób rozwija się każdy grzyb, prawda? Ale głowa psuje się od góry. Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Dzisiaj formalnie można uprawiać seks od 15 roku życia, ale żeby do ginekologa dziewczyna czy chłopak się wybrał, musi z rodzicami. Bo na świecie jest, jak pamiętam, 130 parę krajów. W związku z tym naprawdę jest co robić. Są takie momenty, kiedy imperia padają. Imperia padają zwykle w szczycie swojej chwały. I to jest właśnie ten moment w PiS-ie. Nie jestem sobie, nie wierzę w to, że pan prezydent Andrzej Duda będzie w kółko podpisywał wszystko, co mu wrzucą na biurko. Nie wierzę, że w PiS-ie nie pojawi się grupa osób, mówi, dokąd my idziemy, przecież zaraz nas w ogóle nie będzie, skończymy jak AWS, bo to jest dokładnie ta droga. Zaraz, ale które imperium upadło w szczycie swojej chwały? Rzymskie. Rzymskie w szczycie swojej chwały? Tak, oczywiście. Szczyt chwały Imperium Rzymskiego to jest jakiś setny rok naszej ery.
Pan upadło w którym? Nie, to... W 476. Nie, brzmi pan co to jest... Upadek był, podział Cesarstwa Rzymskiego. No, no dobrze, ale to dokładnie to samo. Bo tak naprawdę granice są otwarte i nie udawajmy, że Polska jest krajem, jak to mówił minister Błaszczykowski swego razu, swego czasu w expose, że na polskiej granicy musi być hasło baczność. No przypomnę panu ministrowi Błaszczykowskiemu. To Błaszczykowskiemu czy Błaszczakowi? Błaszczykowskiemu i Błaszczakowi. Ministrowi spraw zagranicznych. I ministrowi spraw wewnętrznych. I jednemu i drugiemu chciałem to w jednym zestawie umieścić. Tak jest, proszę państwa. Można powiedzieć... Jestem bezwzględnie inteligentny. Nie wiem, czy w tym urywku RMF FM państwo zwrócili uwagę na tą belkę z datą. To był 19 stycznia 2016 roku, gdy Ryszard Czarnecki też jest dobry. W każdym razie Ryszard Petru zapowiadał rychły upadek Imperium PiS. No, widać, że człowiek coś tam rozumie, jak to mówiła pewna posłanka. Ale proszę państwa, tych dobrych informacji dla mojego programu jest jeszcze więcej. Oto następna z nich. Zobaczmy, proszę państwa. Tomasz Lis, proszę państwa, wyda w wydawnictwie Tomasz Lis wywiad z rzekę z Tomaszem Lisem. Jej tytuł to Tomasz Lis. Na żywo. Dziękuję za materiał, proszę państwa. No oczywiście. Trzeba powiedzieć, wiadomo, no... Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Przy okazji, proszę państwa, dla młodszych widzów, którzy nie rozumieją wieloznaczności w tym programie, dlatego ja właśnie, proszę państwa, mówię, że jestem na szczęście z odtworzenia, bo na nieszczęście Tomasz Lis kiedyś był na żywo i ciągle w jakimś tam sensie jest, bo chyba robi jakieś transmisje na YouTubie, więc o to tutaj chodzi. Ale proszę państwa, to nie jest jeszcze gwóźdź programu. Aha, co to nie. Co to nie. Jest jeszcze lepszy content, który się szykuje, proszę państwa, i my będziemy bardzo blisko się mu przyglądać. Zobaczcie państwo. Już jutro na moim kanale... Tomasz Lis mówi, a kanał oczywiście nazywa się Tomasz Lis. Start nowego formatu Tomek i Romek. Albo Lis i Koń. O aktualnych wydarzeniach w Polsce rozmawiam z mecenasem Romanem Giertychem. Zapraszam jutro o 20. Proszę państwa, co tu można powiedzieć? Dziękuję za materiał. Co? Dobre. No, no dobrze. No oj, co to będzie, proszę państwa? Jakby się mogło spotkać dwóch ludzi. Tutaj rozmawiałem na make-upie, jak wszedłem do studia, pytała mi się pani od make-upu, o czym oni będą rozmawiać. Ja mówię, spokojnie, znajdą wiele, wiele tematów. Mi tylko by brakowało, żeby to był Romek, Tomek i na przykład Bronek. Jeszcze żeby Bronisława Komorowskiego. Oni dwaj tam by najgorsze teorie spiskowe, a Bronisław Komorowski mówił spokojnie, spokojnie, jak na to polowaniu, trzeba usiąść z góry, spojrzeć z góry, widać najlepiej. To by było fajne. Natomiast proszę państwa, warto jeszcze dalej prowadzić ten program, bo ciągle toczy się walka z faszyzmem. Albo, jak mówią ludzie szczególnie w nią zaangażowani, ponieważ nie mają czasu wymówić wszystkich literek, trzeba zwalczać faszyzm! Faszyzm, trochę to przycichło, bo zaczęli mówić, że trochę to są przesadzone jednak te porównania, że PiS przejdzie po ulicy, to jest jak marsz nazistów, ktoś tam coś powie, to tak jak przemówienie nazisty, prawda? Ktoś pojedzie tramwajem, to tramwaj nur für Deutsche i tak dalej, i tak dalej. Ale profesor Matczak wprowadza nową jakość do tej debaty, bo po prostu, proszę państwa, trzeba zmienić definicję faszyzmu i wtedy wszystko, co jest w Polsce, to jest zasadniczo faszyzm. Zobaczmy. Madeleine Albright napisała, że faszyzm, który tutaj może być zaskakującym słowem, ale dla mnie nie jest zjawiskiem historycznym, tylko zjawiskiem psychologicznym i polega na tym, że aktywizuje się masy, to znaczy zwyczajnych ludzi, nie wiem, studentów, robotników, którym wyznacza się cel, którym jest nienawiść. Nienawiść drugiego plemienia, jakiejś drugiej grupy, a następnie ci ludzie zaczynają realizować to zadanie, dlatego że nagradza się ich za to zadanie. Moim zdaniem w Polsce obecnie nagradza się za nienawiść. Nagradza się za nienawiść awansem, stołkiem, dobrą pozycją i jest wielu ludzi, którzy czują albo świadomie, albo podświadomie, że trzeba bić na przykład w opozycję, na przykład w Platformę Obywatelską, trzeba ich odczłowieczać, bo za to ktoś nagrodzi. Proszę państwa. Znaczy, kaketa was już. No nic. A propos prezydenta Kwaśniewskiego, potwierdza się jego ostrzeżenie. Kobietom warto patrzeć w oczy, na przykład Madeleine Albright, ale szczególnie ta druga część się potwierdza. Ale trzeba uważać, bo człowiek, proszę państwa, normalnie wydaje mu się, że jest normalnym człowiekiem, nie faszystowskim, ale chwilę przestanie, proszę państwa, uważać i bach, faszyzm, proszę państwa. Na przykład macie państwo grilla,
Szwagier wasz jest bardziej ambitny, taki nastawiony aspiracyjnie i mówi tak: tylko te browary tutaj pijemy. Napijmy się jakiegoś drinka, Aperol Spritz albo na przykład mojito. A wy patrzycie na niego i mówicie: szwagier, czy ty się w głowie trzci? Oj! Tfu! Mojito? It is awful! Aperol? It is disgusting! Daj spokój! Oj, szwagier, nie podobasz mi się. A szwagierka na to mówi, żona szwagra, mówi: wiesz co, Andrzej? On ma rację. Mi ty też się nie podobasz. I proszę państwa, a wy mówicie: o, bardzo dobrze, Bożenko, masz tutaj jeszcze karkóweczki. I co to było, proszę państwa? To był faszyzm. Przynajmniej według definicji profesora Matczaka została spełnione wszystkie warunki definicyjne, bo najpierw została stworzona atmosfera nienawiści wobec aspiracyjnych i ambitnych celów alkoholowych szwagra. Potem szwagierka dołączyła do tej nienawiści i na koniec otrzymała karkówkę, czyli nagrodę, proszę państwa. I tak rodzi się faszyzm, proszę państwa, na naszym zwykłym grillu. Także jeżeli chcecie państwo uniknąć faszyzmu, to ja polecam zawsze jednak nienawidzić w samotności i najlepiej bezinteresownie, tak jak ja to robię w pewnym sensie, proszę państwa. Także to chyba będziemy musieli na tym kończyć, na tej bardzo takiej motywującej przemowie mojej na temat faszyzmu. Drodzy państwo, jutro też się widzimy, jutro też będę musiał wymyślić coś śmiesznego, także no zobaczymy, jak to będzie. Do zobaczenia.